Hej, ja jestem Sarge i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Dishonored. Ostatnio byliśmy tutaj na zewnątrz rezydencji Boyle'ów i eksplorowaliśmy to miejsce. No a teraz przyjdzie nam sprawdzić już samą rezydencję od podszewki. Zobaczymy, co tam się znajduje wewnątrz. No i spróbujemy w końcu... Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Dziękuję bardzo. I spróbujemy w końcu dowiedzieć się, która to jest ta właściwa Lady Boyle, którą musimy wyeliminować. Dlatego, że jak pamiętacie, w całej rezydencji znajdują się trzy kobiety, które nazywają się Lady Boyle, ale tylko jedna z nich jest tą, którą właśnie musimy wyeliminować. Więc naszym zadaniem jest dowiedzieć się, która jest prawdziwa, jeśli można tak powiedzieć. Careful. We tried for a peek upstairs and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. A party like this, anyone might have crept in. Excuse me, my cousin is a marquis. Of course I don't mean you, but people are desperate, and the Boyles are awfully wealthy these days. Nonsense. Waverly just hires officers from the watch to impress people. Your obsession with the Boyle women. Will it never end? Właśnie, mieliśmy m.in. informację o Waverly Boyle, która najwyraźniej jest ubrana na czerwono. Już ją spotkaliśmy w poprzednim odcinku, tylko że jeszcze z nią nie gadaliśmy. Na początek okradnijmy może ich tutaj. Wow. Może jednak tak nie będę ich okradał, bo kurde, jak tak dalej pójdzie, to jednak zostanie tu włączony alarm i tyle będzie z tego. Wpisz się do księgi gości, okej. Okay. Chociaż w sumie, nie no, nie róbmy tego, bo to będzie głupota. Księga gości przyjęcia. Okej. Notka dodana do dziennika. No my się lepiej nie będziemy wpisywać, no bo nie chcemy ujawniać tutaj swojej obecności. A właśnie, tu jest Waverly Boyle najwyraźniej. Właśnie w tym czerwonym wdzianku. Zanim z nią pogadam, to ją okradnę, niecnie. A gentleman? I'll have you know I'm as gentle as I need to be in any given situation. As I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great deal I could offer you. Don't be silly. The rumors say the Boyles practically own your estate. What if I said I could get you out of the city, away from all this, to Sir Konos or further? I don't believe you. But if you're telling the truth, we should talk further. But not here. Excuse me. Oh, leave him be. It's a party. This is a private conversation. It's okay. A party. It's called mingling. Mingle all you want, then. We'll speak later. I'll find you. Good evening. Dobra, dobra, już nie podsłuchuję. Ale okej, okay, mamy kolejną Lady Boyle. Tak w ogóle to wszystkie trzy się tutaj zjawiły. Okej, okay, akurat ta czerwonym poszła gdzieś. Ale pogadajmy z tą tutaj. Mogę z nią pogadać, czy nie? O, raczej nie. Nie wpisałem się. Ale okej, okay, tutaj jest jeszcze jedna. Z nią już gadałem. No właśnie, dowiedzieliśmy się, że możemy zakraść się na piętro, a więc musimy wejść po schodach na górę i poszukać wskazówek w trzech sypialniach. A więc z czasem tam pójdziemy, ale najpierw jeszcze chcę tutaj zbadać wszystko, żeby naprawdę wszystko mieć pozbadane. Evening, sir. Don't bother me. I'm watching the hall. Try Miss White in the moth mask. I hear she's lonely. Okej. Nie wiem, czy ją spotkałem już. Chodźmy dalej w takim razie. Znowu jest Lady Boyle. I know it's a party, but I hoped for some privacy here. Oj, przepraszam, przepraszam, już zamykam. Scary mask. Chyba w tym momencie wszedłem. Dobra. Tonight we're drinking with death himself. Okej, wchodzimy jeszcze tutaj. Naprawdę sporo jest tutaj tych pomieszczeń i ciężko tutaj wszystko przeszukać. What can I get for you? Enjoying yourself? Cunning costumes. But there must be a way to guess. They say Lydia's the sloppy one and Waverly's a prude. Or is it the other way around?
If only I could peek upstairs for clues. Właśnie, wszyscy powtarzają ciągle o tych wskazówkach na piętrze. Step back, sir. I don't believe we're acquainted. A więc tutaj, i nawet teraz nie ma strażnika, no proszę. Łatwo się można teraz zakraść. No dobra, to spróbujmy w takim razie, skoro mamy okazję. Dobra. No i dobra, jestem na terenie zakazanym, czyli teraz muszę uważać. Wolałbym się nikomu nie pokazać, żeby nie wszcząć alarmu. Ale tutaj mamy te trzy sypialnie, każdej z Lady Boyle. Mam nadzieję, że tutaj właśnie czegoś ciekawego się dowiemy. Zamknijmy grzecznie za sobą. No i dobra, co my tutaj mamy? Na szczęście tutaj nikogo nie ma, przynajmniej na razie. Jest coś w skrzyni, remedium. W takim razie sobie odnowimy manę. Może zamkniemy od razu? Okej. Gdzie tu mogą być jakieś wskazówki? Wchodzimy po kolei... Aha, na balkon. To jest ten balkon, o którym mówili też goście, że możemy przez balkon wejść tutaj. No ale my już nie będziemy wychodzić, skoro weszliśmy tędy. Tam po prostu byśmy wyszli na zewnątrz. A więc to nie jest konieczne w tej chwili. Okej, tam jest jakiś strażnik. Ale akurat nie w tym pomieszczeniu. Tu jest pamiętnik Esmy Boyle. Być może się czegoś tutaj dowiemy. Nareszcie to dzisiaj. Przyjęcie będzie naprawdę fantastyczne. Prześpię się z pierwszym mężczyzną, który o to poprosi. A potem z drugim. Tak bardzo mam dosyć tych mrocznych, okropnych czasów. Okej. Pani Esma najwyraźniej bardzo potrzebuje towarzystwa mężczyzny. Teraz tylko pozostaje pytanie, która to jest z tych kobiet. Zapewne wywnioskujemy to po rozmowach z każdą z nich. O proszę, tutaj kolejna perła. Mówię kolejna, bo już kiedyś wcześniej zdobyłem takową. Tu jest jeszcze coś w szafie, ale widzę, że nic ciekawego, niestety. No i dobra, trzeba by pójść tam, gdzie jest ten strażnik. Dobra, tutaj nie będziemy tego pić. Order wojenny Boyle'ów. Okej, tego wolę nie ruszać, bo chyba zaalarmuje strażnika. No właśnie, tu jest strażnik, kurczę, i to jest ich dwóch nawet. Czy on podejdzie aż tutaj? Chyba tak. Tak jest, wejdzie tu. A może i nie? Okej, jednak nie. Dobra, wypadałoby go załatwić, co? Chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra. Już sam nie wiem, czy tam na końcu jest też strażnik. Jest tam, ale na szczęście nie widzi mnie. Jestem dość daleko od niego. No to tego strażnika gdzie ukryjemy? Może do wanny, co? No okej, nie za bardzo się udało go przerzucić, ale mniejsza o to. Nie jest to takie istotne. Idziemy w takim razie dalej, poszukamy kolejnych sypialni. Uważajmy na tamtego strażnika tylko. No i proszę, widzę, że jest obraz. Zaraz zdobędziemy sobie go. Tutaj raczej nic nie ma. Jest jakaś książka. Okej. Tam przechadzają się goście. Czy coś poza tym? Jeszcze jedna książka. Coś o skorupnikach rzecznych. Tutaj widzę, że nikt nie pilnuje raczej. Tam jest dalej dopiero strażnik. Okej, no i jest ten obraz, więc wypadałoby go zabrać. Oho, strażnicy chyba gadają ze sobą. Relax, we're just the reserves. In case what? Lady Boyle tries to shake down one of her guests? It's something else. You can feel it at the party, though. Everyone's nervous. Something's coming. I wish it were Marcy. Just stay alert. Dobra, podsłuchaliśmy rozmowę trzech strażników. Z tego wynika, że na tym piętrze jest właśnie jeszcze ich tylko trójka. Więc wypadałoby, kurczę, się ich pozbyć, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. Mogliby się rozejść w różne strony i wtedy zająłbym się każdym po kolei.
Okej, okay, jeden idzie w tę stronę. Być może czas użyć strzałek uspiejących w końcu. Okej, okay, niech on sobie tutaj idzie w takim razie. Wow, wejdzie tutaj? Tak jest. Dobra, trzeba uważać w takim razie. Okej, okay, chyba użyję tej strzałki, co? Najwyższa pora w takim razie. Weźmy sobie strzałkę uspiejącą. No i dobra, uśpiliśmy go. Teraz szybko zerknijmy, czy nikt nie usłyszał. Na szczęście nie. W takim razie przeniesiemy go. O proszę, mamy klucz do sypialni Waverly Boyle. To się na pewno bardzo przyda. Zajmiemy się tym później. Schowamy może go tutaj. Wiem, że to jest kiepska kryjówka. Wow, zwłaszcza, że idzie tutaj kolejny koleś. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, chyba czas w takim razie użyć znowu strzałki, co? Tylko wolałbym nie strzelać przez tą szybę. Okej, okay, teraz się udało. I dobra. O kurde, tam jest ostatni. Dobra, czas w takim razie użyć ostatniej strzałki. Chyba, że uda mi się zakraść do niego. Okej, okay, nie udało się, ale miałem na szczęście kuszę w pogotowiu. No i z tego, co wynikało z ich rozmowy, to wszyscy strażnicy jacy tutaj są na tym piętrze. Więc nikt mnie już nie powinien niepokoić. Przeniesiemy ich szybko do tego pokoju w takim razie. Okej, okay, niech oni sobie tutaj leżą. Jeszcze jednego zabiorę. No i zaczniemy się zabierać za eksplorację tychże pomieszczeń. Tutaj już wszystko sprawdziliśmy, więc czas przejść dalej w takim razie. Okej. Okay. Tutaj zdaje się, że już nic nie ma ciekawego. O, tutaj coś jest. Jajo Boilus. No proszę, 150 monet. No dobra, w takim razie szukajmy dalej, co tu jest jeszcze ciekawego. Tu widzę, że kolejny obraz będzie do kradzieży. No i dobra, tu jest sypialnia Waverly. Być może tutaj odnajdziemy jakieś wskazówki, a więc warto było pozbyć się tych strażników, przynajmniej jednego, który miał ten klucz. Zabieramy obraz, a więc dodatkowe 300 monet. I przeszukajmy wszystko dokładnie. Tu jest tylko perła. Ale mogę się założyć, że gdzieś będzie wskazówka. O, nawet tutaj jest napisane. Dobra. To sprawdźmy. Pamiętnik Waverly Boyle. Esma przygotowała o wiele za dużo trunków na dzisiejsze przyjęcie. W sumie nie powinnam się dziwić. Gdyby nie miała drinka w dłoni, niechybnie straciłaby równowagę. Ja jednak zostanę trzeźwa, szczególnie w tych trudnych czasach. Gdybym mogła na dobre uciec z Dunwall. Mam bowiem okropne przeczucie, że ktoś chce mnie dopaść. No proszę, czyżby to w takim razie była Waverly? Chyba tak. Wskazówki zaktualizowane. Waverly jest paranoiczką i boi się, że ktoś chce ją dopaść. Może te informacje da się wykorzystać przeciwko niej. No dobra. Oczywiście nie możemy mieć pewności, czy to na pewno ona, ale na pewno to wykorzystamy w jakiś sposób. Tu jest notka do Waverly Boyle. Waverly skarbi, oto 3 kostiumy na twoje przyjęcie. Boleję, że nie mogę tam być, chociaż jestem pewien, że rozumiesz dlaczego. Wiem, że będziesz wyglądała cudownie w czerwieni. Załączyłem klucz uniwersalny do Dunwall Tower. Kiedy mnie odwiedzisz, żadna przeszkoda nie stanie między nami. Podpisano HB. A więc wygląda na to, znaczy już wcześniej wiedzieliśmy, że Waverly jest na czerwono ubrana. Tutaj mamy tylko potwierdzenie. No i rzeczywiście, ktoś tutaj ją nęka cały czas. Po raz kolejny wskazówki misji zaktualizowane. Porozmawiaj z celem. No właśnie, to już mamy ostateczne potwierdzenie, że chodzi o Waverly Boyle. Mamy ją nawet teraz wskazaną na mapie. Sporo zadań pobocznych wykonaliśmy. Jeszcze zerknijmy na cele misji. Tak jest, wyeliminuj Waverly Boyle. Jest to czerwony strój. Kobieta w czerwonym stroju. No dobra. Podnieśmy sobie jeszcze stąd wszystko w takim razie. Zanim właśnie się udam, to jeszcze oczywiście... O, jest i klucz uniwersalny do Dunwall Tower. Fajnie. To jest to, o czym była mowa właśnie w tej notce. Szkatułka Boyle'ów, klucz do sypialni Waverly. To już mi niepotrzebne akurat. No i dobra, będziemy szukać jeszcze dalej. Już może nie wskazówek, ale za to jakichś ciekawych rzeczy do zebrania. Coś na górze jest. Ciekaw jestem, jak tam się można dostać. Być może jakoś tędy. Okej, tutaj już byłem.
Dobra, tam jest na dole przyjęcie. Tam ja byłem, tędy wchodziłem tutaj na początku odcinka. Uważajmy, czy po drugiej stronie kogoś nie ma, ale chyba raczej nie. Tak jak mówię, ja zanim pójdę do Waverly, to jeszcze posprawdzam wszystkie tutaj pomieszczenia. Będziemy mieli kolejne sypialnie kolejnych Lady Boyle najwyraźniej. Moneta o wartości 10. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj coś jest też. Wow, sporo pereł. Fajnie, fajnie. Naprawdę dużo pieniędzy zdobywamy w tym poziomie. Już chyba obrazy zebraliśmy wszystkie, bo już dwa były w poziomie, akurat w tym poziomie, a nie było więcej do tej pory. Klucz do skarbca w piwnicy. Świetnie. A więc mam klucz do tej piwnicy, gdzie jest schowana runa. Czyli wreszcie odnalazłem. No i jest jeszcze pamiętnik Lydii Boyle. Wyczekuję dzisiejszego przyjęcia, pomimo perspektywy tak wielu prostackich mężczyzn mówiących o porażkach swoich przedsięwzięć. Czego bym nie dała, aby spotkać ładnego, młodego muzyka w tym okropnym mieście? Kogoś, kto docenia na przykład klawesyn i mógłby napisać dla mnie piosenkę. Ciekawa notka, być może też moglibyśmy to wykorzystać, gdybyśmy jeszcze nie wiedzieli, kim jest właśnie ta pani Boyle, którą chcemy zabić. Ale ponieważ już to wiemy, to nie potrzebujemy więcej wskazówek. Wchodzimy sobie tutaj w takim razie. I też jeszcze zanim wyeliminuję Waverly Boyle, to spróbuję znowu zejść do piwnicy i tam otworzyć właśnie ten skarbiec. Dlatego, że tam jest moja runa, znaczy moja runa, przyszła moja runa, którą chcę zdobyć koniecznie. Dobra, wychodzimy stąd teraz. Przeszukajmy sobie kolejne pomieszczenie, bo jeszcze tutaj chyba ze dwa są pomieszczenia. No, właściwie to tylko to jedno. I tu jest zejście na dół, tak? Tak jest. Dobra. Otwieramy. Tutaj coś mamy. Papierośnica Boyle'ów. I to chyba będzie wszystko. Tak jest. Dobra. Na dół nie będziemy schodzić, dlatego że tam jest strażnik. A poza tym jest przejście zagrodzone tutaj prądem. Czyli nie chcemy na pewno zostać porażeni. No dobra, to schodzimy na dół i zaraz spróbujemy zejść do tej piwnicy. Dlatego że mamy klucz do tego skarbca tajemniczego. I tam powinniśmy odnaleźć sobie runę. Okej, to tędy? Dobrze idę? Dobrze. Chciałem przejść trochę na skróty. A więc dokładnie zwiedziliśmy całe piętro. Bardzo fajnie. Zamknijmy może drzwi na wszelki wypadek. Tu jest tylko wyjście na balkon, więc nie będę tego otwierał. A zamiast tego wrócimy sobie po prostu na przyjęcie. Tylko tutaj muszę uważać, bo tutaj może być strażnik pilnujący tych schodów. On wcześniej tutaj był. Nie wiem, czy dalej tutaj jest. Akurat kiedy wchodziłem, to zrobił sobie przerwę. Okej, widzę, że nadal go nie ma. Fajnie. No i jestem na obszarze neutralnym znowu. Teraz w takim razie zejdę raz jeszcze na dół. Schowam może broń. Dobra. I tutaj zdaje się, że było te wejście. Runa. Jest już przejście widoczne. Tak jest. Tutaj sobie wejdziemy. No i zbierzemy ostatnią już runę w tej lokacji. Otwieramy zamek i proszę bardzo, jest i runa. Jak widzicie, mamy zdobyte 3x3. Jeszcze sporo kosztowności, jak widać, jest. Zregenerujmy sobie manę. Wow, ile sztabek złota. Zobaczcie tylko na to. O proszę, warto było tutaj wejść, naprawdę. Zbiornik na tran. Tutaj jest wejście dla szczurka. Ciekaw jestem, gdzie byśmy weszli tędy. Ale okej, chyba nic tutaj już do zebrania nie ma, co? No raczej nie. Tutaj tego eliksiru już nie wezmę, bo nie mogę więcej udźwignąć. W takim razie pora udać się do Waverly. Chociaż jeszcze mnie zastanawia, czy jest jakiś sposób, żeby ją wyeliminować bez zabijania. Na pewno jest taki sposób, bo zawsze taki sposób był w tej grze. Najprawdopodobniej jeszcze czegoś tutaj nie odkryłem najwyraźniej. Aj, nie mogę przez was przejść. Dobra.
Spróbujmy w takim razie jeszcze troszkę może poeksplorować. Zobaczymy, czy kogoś jeszcze spotkamy. Pogadamy ze wszystkimi. Z tobą już gadałem. Z tym też gadałem, bo nawet nie mogę zagadać do niektórych. Tu jest Lady Boyle, ale w białym wdzianku. Okej, co my tu jeszcze mamy? No nie jestem na liście gości, niestety. Z nią też nie mogę pogadać. Z dużą ilością osób nie mogę nawet pogadać, kurczę. Tu widzę, że jeszcze nie wchodziłem chyba, co? A nie, tu już byłem. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. But would you get me a drink? I'd be so grateful. Okej, czemu nie? Przeniesiemy pannie White drinka. Zobaczmy, co nam się zapisało w wskazówkach właściwie. Okej, to wiem, że poprosiła o drink. No dobra, to przejdziemy tutaj do tej fontanny z winem musującym. Okej, no i mamy drinka. Zaniesiemy jej. Być może nam coś powie ciekawego jeszcze. Chcę absolutnie wszystkie możliwości zbadać. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in red tonight. That wanton thing. Additionally, Lydia's in black. Okej, to już akurat wiem. Mamy kolejne wskazówki. Wiemy w takim razie, że Waverly nosi się na czerwono, a Lydia na czarno. W takim razie jeszcze ta ostatnia siostra jest na biało, już nie pamiętam, jak ona miała na imię. No i tu jest Waverly. Tylko, że kurczę. Nie wiem, jak ją, kurde, załatwić najlepiej. Raczej głupio by było robić to tak, że byśmy ją tutaj ogłuszali. Wypadałoby to zrobić trochę bardziej subtelnie. You could get her sent to the Abbey. Nobody that rich gets sent anywhere they don't want. The Brimsleys made an awful lot of money this past century. Stop at once. Makes you wonder if those rituals work. What happened to the boy? I hear he enjoyed himself very much for a while. What mischief are you up to? Okay. Is Miss White leaving the party with you? Why don't you try paying her? Ugh, you smell like the streets. Been slumming it, have you? Dobra, widzę, że kurczę, nic mi ciekawego nie powiedzą raczej. Tell me, have you learned anything more? Z tobą już też gadałem. Lydia, Waverly, Esma, White, Black, Red. There has to be a clue upstairs. Welcome to the Boyle Estate. Stop at once. Okej, spokojnie, spokojnie. Chciałem tylko zabrać ci pieniądze. Dobra, chyba w takim razie pogadamy z Waverly, w ogóle dowiemy się, co ma nam do powiedzenia. Możemy wykorzystać przecież to, że ona jest paranoiczką i boi się, że ktoś chce ją dopaść. Zobaczymy, co się uda z nią zrobić, Phantom. Well, what is it? Chyba znam pani imię, czy mogę zaproponować pani coś do picia? Dobra, no to w takim razie trochę ją postraszmy, że znamy jej imię. Oh, really? Tell me. Kurczę. Na osobności czy teraz? No dobra, spróbujmy teraz. Well done. But you'll have to name all three of us for the cameo. Okej, no to zapytajmy się, czy mogę zobaczyć tą kamerę. You're not at a jewelry shop. You'll see the cameo if you win it. Okej. Chyba mogę w takim razie jej powiedzieć, że jej życie jest w niebezpieczeństwie. Tylko żeby, kurczę, strażników nie zaalarmowała przez to. Bo wątpię, że się zgodzi ze mną pogadać na osobności, jeśli mnie nie zna. W takim razie spróbujmy. What? Why? Who sent you? O kurde. Dobra, co tu zrobić, kurczę? Spróbujmy może tak. Very well. I've no wish to die. But I won't wait long. And if you're lying, I'll see you hang. Dobra, udało się. If only we had more time.
crime in the country. I you swear saw him I too. Refer it to the city. An unfortunate lapse of taste. Rightfully. W takim razie Waverly pójdzie do piwnicy. Ja jeszcze sprawdzę, czy na pewno wszystko tutaj przeszukałem. I jeśli tak, to zejdę do piwnicy i tam ją po prostu zabiję. Tak jak miałem to zrobić od początku. You should see this as an opportunity. To what? Learn a trade. I know your mission tonight. We must speak privately. So again. Land is worthless now. My buildings are full of corpses and rats. Where's the fortune there? If you want to be beat. Hold on. I need a cigar. I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight. And how to say this? Your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Waverly. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar and I will keep her safe with me forever. Dobra, ciekawa sprawa. Możemy w ten sposób sobie z nią poradzić. No i tak, zastanówmy się teraz. Ona chyba się wraca i to będzie problem, bo jak mnie teraz, kurczę, oskarży o zostawianie jakichś fałszywych informacji, no to jeszcze na mnie się strażnicy w końcu rzucą. A tego bym nie chciał na pewno. Ogłusz Waverly Boyle i zanieś ją żywą do piwnicy. Tak się zastanawiam. Chyba znowu zrobię to właśnie bez zabijania. Może to też być dla niej spora kara, bo kto wie, kim jest ten facet, który chce ją zabrać. Nie wiadomo, że to nie jest jakiś zboczeniec, który chce ją wykorzystać. To jest prawdopodobnie ta osoba, która zostawiła jej notkę właśnie, znaczy, której notka była tam w sypialni Waverly. I chyba skażemy ją na tego faceta właśnie, zamiast ją zabijać. Ostatecznie za swoje czyny będzie najwyżej cierpieć. Okej, tutaj idzie Waverly, chyba ona już wróciła, to niedobrze. A no właśnie. Dobra, spróbuję w takim razie się w nią wcielić. Wezmę opętanie. Kurczę, ale nie chciałem w to. Ajajaj. Jeszcze raz. Dobra. Wcielamy się w takim razie w Waverly i szybko teraz postaramy się zejść po schodach na dół. Mam nadzieję, że zdążymy, zanim ktoś mnie zobaczy. Szybciej, 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 bo już się kończy moc. Aj, niedobrze. Dobra, regenerujemy sobie w takim razie manę i raz jeszcze użyjemy tej mocy. Kurczę, nie udało się. Dobra. Okej, i teraz powinniśmy sobie spokojnie przejść w takim razie na dół. Tylko musimy też uważać, bo tam jest ta kuchnia z tymi pokojówkami. O proszę, jest nawet strażnik, niedobrze. Okej. Dobra. Zabieramy ją stąd, szybciej. Jazda, jazda, jazda. I zaniesiemy ją właśnie do piwnicy. Tam już ten facet się nią zajmie. Nie do końca wiem, co z nią ma zamiar zrobić, no ale cóż. Najwyżej będzie kobieta cierpieć za te czyny, które zrobiła do tej pory. Last, oh my love, someday you will understand. You'll never know how happy you've made me. Someday she'll learn to appreciate me. After all, she'll have her whole life. No kurde. Coś mi mówi, że to jest jakiś szaleniec. A więc Waverly chyba dobrze nie skończy z nim. No cóż, z jednej strony trochę mniej szkoda, ale z drugiej... Cóż, zasłużyła sobie na to swoimi czynami. Tak czy siak mielibyśmy ją zabić, więc ostatecznie zdecydowaliśmy się na to, żeby jednak spowodować... Ucieknij z powrotem na łódkę Samuela. Żeby jednak spowodować to, że ona po prostu przeniesie się wraz z jakimś kolesiem, który najwyraźniej bardzo ją kocha,
Tylko że kto wie, czy ta miłość jest taka naprawdę szczera. Ona najwyraźniej odrzucała tę miłość, no i cóż. Już się nie przekonamy, jak to się jej sprawy dalej potoczą. Muszę teraz udać się na łódkę Samuela. Ciekaw jestem, czy przejdę właśnie tędy. Zapewne mógłbym znowu się wrócić drogą, którą tutaj przyszedłem. To znaczy mógłbym się znowu wcielić w rybę. Ale chyba pójdziemy tam, gdzie mnie znacznik teraz prowadzi. A więc tutaj mamy drzwi na zewnątrz. No i cóż, spróbujemy przejść w takim razie chyba frontowym przejściem najwyraźniej. Czyli przechodzimy na podwórze Boyle'ów i zobaczymy. Ale kurczę, strasznie mi się podobają te sposoby eliminacji wrogów bez zabijania, bo trzeba przyznać, że są takie niekonwencjonalne. Poprzednio mieliśmy to wykonane w taki sposób, że braci Pendletonów wysłaliśmy na robotę w kopalni do końca życia. Teraz z kolei skazaliśmy Waverly Boyle na życie u boku mężczyzny, którego zapewne nie kocha. Więc kto wie, zdaniem niektórych może to być jeszcze większa kara, tak naprawdę. No i dobra, tutaj mam przejście teoretycznie takie główne. Okej, tutaj chyba, nie wiem czy przypadkiem nie było jakiegoś właśnie wyjścia tędy. Tu jest ten Lord Shaw, którego zabiłem w starciu. Dobra, w takim razie chyba przebiegnę sobie się jednak tędy. Bo zdaje się, że tam nie ma przejścia, a przynajmniej ja takiego nie widzę. Chyba, że ewentualnie jakoś po dachach? Nie no, nie za bardzo. Nie no, ale spróbujmy, może tutaj użyjemy mignięcia. Okej, może się jednak uda. Dobra, całkiem nieźle. Okej, i jesteśmy tutaj w tym budynku, w którym była runa, czy też amulet. Już nie pamiętam, co dokładnie to było. Dobra, czyli tędy też przejdziemy sobie spokojnie. Okej, przechodzimy tędy. I tutaj muszę uważać, bo tutaj jest ten wróg na szczudłach. Nie chciałbym się mu pokazywać na pewno. Wow, gdzie on jest? Chyba nie... Ajajaj! Kurde, szczury mnie zaatakowały nagle. Skubane. Okej, wróg na szczudłach przeszedł po tamtej stronie, teraz się przechadza. Ja z tego w takim razie skorzystam i przejdę sobie tutaj. Wow, Samuel się przemieścił? Okej. No dobra, to teraz ciekaw jestem, jak ja mam tam przejść. Tu jest kolejny koleś na szczudłach. Chyba tędy jakoś przejdę, co? Mam nadzieję. Spróbujemy przynajmniej. Pewnie się dlatego przemieścił, bo właśnie ta tama się zamykała. Wskazówki misji zaktualizowane. Tak jest, musiał się ukryć przed tymi wrogami. Nazywani są tutaj tollboyami. Okej, trzeba takiej nazwy używać w takim razie. Tollboye. Czyli jednym słowem wysocy chłopcy. Najlepiej to można tak przetłumaczyć. Najlepiej i najprościej. Dobra, chyba spokojnie sobie tędy przejdziemy w takim razie. Widzę, że nie ma problemów. Tak jest. Okej, no to ruszajmy w takim razie do Samuela. Na pewno nie ma tutaj już nic do zebrania? Raczej nie. Dobra. W takim razie przenosimy się do wody. Okej. Pogadamy z Samuelem, no i wrócimy się znowu do pubu Houndpits. I hope you enjoyed your evening, sir. But we'd best be on our way. Quickly. No to ruszajmy w takim razie. Popłyniemy sobie do pubu Houndpits. Zobaczymy, co lojaliści mają nam do powiedzenia po ukończonym zadaniu. No i statystyki, kurczę, mam całkiem niezłe, jak widać, po tej misji. Chyba najlepsze jak dotąd. Wyeliminowałem tylko 3 nieprzyjaciół. 0 zabitych cywili, uruchomionych alarmów lub znalezionych martwych lub nieprzytomnych osób. Ogólny poziom chaosu niski. Niestety zostałem wykryty w czasie rozgrywki, więc nie mam tutaj aktywowanej tej opcji duch. Też zabiłem kogoś.
No ale tak, działania specjalne. Tożsamość Lady Boyle odkryta. Lady Boyle odprowadzona do jej wielbiciela, Lorda Brisbiego, i Lord Shaw pokonany w pojedynku. A jeśli chodzi o statystyki i znalezione runy, no to wszystko zdobyłem, czyli runy, amulety, kapliczki od mieńca oraz obrazy Sokołowa. I monet też całkiem dużo zebrałem. Zostało mi do zebrania tutaj niecałe 1200 monet, więc naprawdę całkiem niezły wynik. Jak dotąd chyba najlepszy. Zawsze mi brakowało z połowy monet przynajmniej w każdym etapie, no więc mogę być zadowolony z tego, jak tutaj mi się to udało rozegrać. Tutaj sobie dopłyniemy do pubu Houndpits i na tym zakończymy odcinek, tylko na początku jeszcze posłuchamy sobie, co ma nam Samuel do powiedzenia, bo on zawsze ma jakieś tam rady na koniec, kiedy dopływamy do danego miejsca. I być może jeszcze lojaliści nam coś powiedzą na koniec. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. No właśnie, ja mam też do Lorda Pendletona pytanie, co on wykombinował z tym pojedynkiem na pistolety. Chodzi mi o ten pojedynek z Lordem Shawem. No ale tak jak mówię, tego już się dowiemy w takim razie w kolejnym odcinku. Teraz nie będziemy kontynuować rozgrywki. Zobaczymy tylko wskazówkę misji, jaką otrzymałem. Bez wsparcia finansowego Lady Boyle, system kontroli Lorda Regenta wali się w gruzy. Nadszedł czas, by podjąć ostatnie kroki i osobiście odsunąć od władzy Lorda Regenta Hirama Burausa. No dobra, tak więc tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Przede wszystkim najpierw pogadamy z Lordem Pendletonem, zobaczymy, co nam powie. A jeśli ten materiał Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem do usłyszenia.